It's Herbology next. Come on. Przepraszam, że ja się tak, wiecie, wyciszyłem, ale no chciałem, żebyście tej pięknej muzyki po raz drugi posłuchali. No po prostu to jest coś niesamowitego, kurde. Jeremy Soul przeszedł samego siebie, normalnie. Znaczy, przechodzi z samego siebie co za każdym razem, ale no wiecie, o co chodzi, nie? To jest po prostu piękny soundtrack, naprawdę. I nie tylko zresztą chyba ja tak uważam. I teraz wchodzę w interakcję z każdą tutaj ścianą, ponieważ jest przejście za którąś tą. I nie wiem, czy to czasem tutaj nie było. Ale tu wątpię chyba, że tu było to przejście. No w każdym razie za jakąś tą ścianą jest przejście do takiego specjalnego poziomu, którego wolałbym teraz wam pokazać jako taki secret. Bo why not? Ale chyba na razie nie możemy. Nie, na razie chyba jest to zablokowane celowo na potrzeby fabuły gry oczywiście. Classic. Professor Sprout has put me here to tell all students where Greenhouse 3 is. It's through here. Aha, czyli po raz kolejny sobie podśmiechujki robicie z tego, że ja z Ronem, kurde, a w sensie Harry z Ronem latali tym, Fordem Anglią, ha, ale fajnie, stałem się bohaterem Hogwartu z takiego jednego wybryku, wow. We made it. This is the door to the herbology classroom. See you in there, Harry. Get to herbology class before the timer runs out. Walk through the floating hourglasses to start the timer. If you beat the school record for the quickest time to class, Professor Sprout may reward you with something special. Tak, powracają czasówki z, jak to się mówi, z Harry'ego Pottera i kamień filozoficzny. Tak więc zobaczmy, czy się autosave wyłączył. Wyłączył się, dobra, okej. Mamy wszystko elegancko zrobione, więc teraz kontynuujmy sobie. Musiałem celowo wyłączyć autosave'a, dlatego że będziemy teraz robili sobie właśnie czasówkę do Professor Sprout. I żeby nie było, czasówki tutaj są naprawdę bardzo fajnie. Podoba mi się, że ten motyw powrócił z kamienia filozoficznego. Nawet powiem szczerze, że zostały lepiej zrobione te czasówki niż pokonanie maksymalnie dwóch pomieszczeń i jesteś u nauczyciela. Tutaj chociaż twórcy postarali się troszeczkę wydłużyć nam tę czasówkę. I dla mnie oczywiście to jest na plus. Dla niektórych niekoniecznie, dlatego że no nie lubią jakby za bardzo takich czasówek. I jestem w stanie to zrozumieć, że mogą osoby... pewne osoby tego nie lubić. Ja natomiast to bardzo lubię i szanuję. Jakby nie jest to coś, co mi jakoś zawodzi w tej gierce. Wręcz przeciwnie, bardzo się cieszę, że coś takiego jest. I jako, że robimy takie 100%, no to zróbmy już nawet tutaj 100% i zbierzmy wszystkie fasolki, bo czemu nie? Jest to możliwe. My mamy czas, nie musimy się śpieszyć. Wiadomo, o co chodzi. I tyle. Aczkolwiek problem z wersją na PS1 to jest to, co poruszałem chyba nawet właśnie w komnacie tajemnic na PC-cie, albo mówiłem tylko Sebie. Pozdrawiam cię, Seba, bardzo serdecznie, jeżeli to oglądasz, a myślę, że na pewno to oglądasz. To problem, jaki ja mam do wersji na PS1 jest to, że nie ogarnęli właśnie czegoś takiego jak to, co zrobili w wersji na PC-cie, czyli wiecie, w wersji na PC było zrobione coś takiego, że po nauczeniu się danego czaru, no to miałeś praktykę z tym czarem. No tutaj i zbierałeś właśnie te gwiazdki zadań. No czegoś takiego niestety nie ma tutaj, a szkoda. Naprawdę, wielka szkoda, że czegoś takiego tutaj nie ma. Znaczy teoretycznie jest, ale no nie ma. Mr. Potter, being late for herbology is not a good example to set for the first years. No, spóźniliśmy się i teraz musimy jeszcze raz robić czasówkę, ale na szczęście moje fasolki zostały zapisane, więc
Coś ci nie wyszło, profesor Sprout. Tak tylko ci chcę tyle poinformować. W ogóle bardzo ładnie jest zrobione ten. Bardzo ładnie jest zrobiona droga do profesor Sprout. A teraz słuchajcie się w muzykę, a ja zaraz będę kontynuował to, co chciałem wtedy powiedzieć. No, jestem z powrotem. I proszę bardzo, pobiliśmy rekord. Hehe, dobrze. Well done. You've set a new record time. Here is the Herbology Race Cup as a reward. Well done, Harry. I dostaliśmy puchar! Oh yeah! Złoty na dodatek. Kurde, jeszcze lepiej. I punkty dla Gryffindoru. A dokładnie to 10. Szkoda, że nie 20. Byłoby jeszcze lepiej. I'm Professor Sprout. Welcome to Herbology. Please be careful of the venomous tentacula. It's teething. An A, B or C grade can be achieved in this class. There will be rewards for excellence, so try your best. Watch my wand move around the screen and press the symbols it points to. Complete each sequence 3 times to learn the Incendio Duo spell. Get ready. Perfect. Okay. Perfect. Perfect. Okay. Perfect. No, tak więc mamy powtórkę z rozrywki z kamienia filozoficznego, no nie? Tak więc, ile będziemy jej procent? Jak najlepszy wynik tutaj robimy, oczywiście. Most impressive. Now try this one. Okay. Okay. Perfect. 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 No kurde, ładny perfekt wleciał, to chyba z 90% będzie tutaj, co nie? Tak mi się wydaje, kurcze pieczone. No 91, chłopie. Bravo, now concentrate, it's going to get harder. Perfect, 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 perfect. Ładnie, teraz to na bank 100% wleciało, bo kurde nie było ani jednej okejki. Kurczę, nawet nie wiecie jakie ja miałem kiedyś problemy z zapamiętaniem tych symboli. Naprawdę miałem autentycznie problemy, a w szczególności, że często kurde właśnie mi się myliły pewne przyciski. Powiedzcie, że będzie A, powiedzcie, że będzie A. Jest! Jest A! Kurde! Mr. Potter, you have achieved an A grade in herbology. Well done! Here is the Herbology Lesson Cup for your hard work in achieving the highest possible grade. Potter, follow me. I have a little task for you. Yes, 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 yes! Dobrze, kurde! Elegancko. W ogóle swoją drogą ładny design drzwi tutaj jest zrobione, tak szczerze. Tak, żeby podkreślić, że jesteśmy na lekcjach zielarstwa, to musieli coś takiego zrobić. Taką kratę obrośniętą. Bardzo fajnie. Ogólnie powiem wam szczerze, że szkoda, że w prawdziwych szkołach, takich u nas, w rzeczywistym, prawdziwym, realnym świecie, nie ma lekcji na dworze poza takim WF-em, czy ewentualnie pójście na wybieg podczas przerwy podczas przerwy między lekcjami. Bo wyobraźcie sobie taką kurde, taką lekcję, gdzie rozstawiacie sobie ławki na wybiegu i kurde nauczyciel w piękny, upalny dzień tłumaczy wam, nie wiem, jakąś tam fizykę kwantową czy coś. No kurcze, Harry Potter ma naprawdę lepszą szkołę, bo przynajmniej mają lekcje na dworze. I to niekoniecznie jakiś WF, tylko po prostu normalnie lekcje, jakieś zaklęcia, inne tego typu rzeczy. Naprawdę, ja coś takiego szanuję i szkoda, że tego nie ma u nas w naszych szkołach. Chyba, że ktoś miał takie lekcje, no to wtedy szacun dla tej osoby, no nie?
A teraz zaczynamy praktykę z Incendio. Incendio Duo, jak to profesor Sprout przedstawiła. No już nie możemy stąd wyjść. A szkoda, kurczę pieczona. A szkoda. Dobra, zobaczmy, co tutaj będzie miała nam do powiedzenia pani profesor Sprout. Welcome to Greenhouse 3. This is a mandrake. Its cry is very dangerous, which is why you're wearing earmuffs. I need you to collect at least 3 mandrakes from this greenhouse. Of course, the more mandrakes you collect, the more house points for Gryffindor. No, i mamy teraz, można by powiedzieć, że praktykę, która ma na celu pokazanie, ma na celu zdobycie mandragor? Nie, te roślinki się mandrakes nazywałem, ale nie wiem, jakie było tłumaczenie tego. W każdym razie to jest kolejny wątek, który nie został przedstawiony w wersji na PC-cie, a był chyba w książce. Harry, wait! What? Speak up, Hermione! Look! That mandrake's being attacked by those giant slugs! Keep the slugs away from the mandrake using your Incendio Duo spell. Once the slugs are out of the way, use Wingardium Leviosa to pull them out. Good luck, Harry! No i przy okazji, jeżeli chodzi o te rośliny, to też ważne, co tutaj ma Harry na sobie, czyli on ma te nauszniki, a to jest z powodu takiego, że te stwory, te rośliny są bardzo głośne i ten wątek był również w filmie, jeżeli ktoś nie pamięta. To oni na lekcji zielarstwa się uczyli właśnie tego, jak postępować z tymi mandrakami. Nie wiem, jak szczerze to się naprawdę tłumaczy, wybaczcie. Jeżeli odkryję je, jak to się tłumaczy, to po prostu wstawię tłumaczenie w momencie, kiedy ja teraz tutaj z wami gadam. Więc na razie nazwę to, jak to gra przedstawia, czyli mandrake'i. No więc te mandraki, które teraz będziemy zbierać, no to są dosyć głośne i hałaśliwe rośliny. I dlatego nie bez powodu uczniowie mają słuchawki, kiedy chcą je wyrwać z korzenia. Ponieważ one nie tyle co są głośne, co no mogą spowodować, że no uczeń może ogłuchnąć. Więc dlatego nie bez powodu ma się te słuchawki, bo one są naprawdę turbo głośne. No i oczywiście wątek z ślimakami, które atakują to. To jest też oczywiście bardzo fajna sprawa. Co prawda w filmie nie pamiętam, żeby coś takiego było. Może w książce coś takiego było, ale w filmie nie pamiętam, żeby coś takiego było. Albo słabo film pamiętam, więc to też tak może oczywiście być. Niemniej jednak bardzo fajnie, że czegoś takiego się uczymy. Tak więc tutaj muszę sprostować właśnie rzecz taką, że jednak faktycznie ten czar, którego się uczymy u profesor Sprout i ogólnie u profesorów, u wszelkiej maści nauczycieli, to wchodzi w praktykę. Aczkolwiek, no mówię, szkoda, że nie ma tutaj dodatkowej czynności jak zbieranie właśnie tych gwiazdek zadań, tak jak to było w komnacie czy w kamieniu filozoficznym na peceta. To był jednak taki fajny element. No ale niestety nie ma tego, więc musimy mieć to, co mamy. I przy okazji tutaj sobie zobaczymy, czy czasem nie ma jakiegoś sekreciku przed nami ukrytego, bo czasami gra lubi takie rzeczy robić, ale jak widać nie ma, więc możemy kontynuować dalej przygodę. Więc jeżeli chodzi o moje wspomnienia z lekcją zielarstwa, to w sumie to ten poziom bardzo często powtarzałem, ponieważ miałem problemy z zaatakowaniem tych ślimaków, w sensie mnie bardzo one triggerowały. I bardzo często były też sytuacje takie, że te rośliny, które musimy chronić, po prostu były podgryzane do takiego stopnia, że no musieliśmy powtarzać jeszcze raz sekcję. Bo tak, to nie jest tak, że one sobie będą podlatywać, w sensie pełzać te ślimaki. To nie będzie tak, że te ślimaki będą pełzać do tych roślin i to będzie na takiej zasadzie, że one będą cały czas podgryzać i się nic nie będzie działo. Nie, moi drodzy. W pewnym momencie właśnie te rośliny wydrą mordę i trzeba będzie potem powtarzać, bo się okaże, że jednak roślinka, no niestety, została zbyt bardzo uszkodzona. Flora Faction. Okej, czyli następne pomieszczenie. Myślałem, że stąd nie możemy wyjść, ale jednak możemy się cofnąć, więc fajnie. Incendio!
No i elegancko. 130 punktów. Bardzo dobrze. Swoją drogą, dla osób ciekawskich, dlaczego ja robię V2 tej serii, to to właśnie ze względu na maraton, ale to też dlatego, że ja oryginalnego V1 nie udało mi się zrobić na 100%. I nagrałem to w trochę w chujowej jakości, plus na dodatek nagrywałem ten let's play po włosku. Nie, że ja gadałem po włosku, tylko że grę miałem po włosku. Ja nawet nie zwróciłem na to uwagi, dopiero później zwróciłem, że coś tu jest nie tak, kurczę pieczone. Coś tu, kurczę pieczone, jest nie tak. Więc jeżeli ktoś chce się pośmiać ze starego, czy z młodego pomidora, no to serdecznie zapraszam. Let's play cały czas jest dostępny na moim kanale, bo ja swojej historii nie usuwam. Kurczę pieczone, naprawdę bardzo fajne miejsce. Ja bym chciał, kurde, być w Hogwarcie jako uczeń. Tak szczerze, nawet jeżeli to jest niebezpieczna szkoła, bo tutaj wiadomo, dzieją się różne i różniaste rzeczy, to jednak, kurczę, to jest ciekawe jednak zjawisko. Bardzo bym chciał być uczniem Hogwartu. Nie wiem jak wy. Też tak macie coś takiego czasami? Że chcielibyście być uczniami w Hogwarcie, czy jednak wolelibyście być w miejscu, gdzie jesteście teraz i nie napatoczyć się na przykład na Lorda Voldemorta i innych tutaj profesorów Filczów i innych tam, kurde, wykolejeńców. No i elegancko, kurczę pieczone. Przez chwilę myślałem, że ta mandragora, kurde, zostanie znowu zaatakowana. Ale jednak nie została, więc bardzo dobrze. Bo wtedy jak ona by się wydarła, to już jest koniec. To już jest wtedy, kurde, powtarzamy wszystko od zera. I to dosłownie wszystko od zera, ponieważ ta gra z checkpointami jest naprawdę bardzo okrutna. To tylko tyle chciałem powiedzieć z mojej strony. Zobaczmy, czy tutaj czasem czegoś nie ma, a warto się porozglądać, bo może być coś poukrywane. Ale z tego co widzę, chyba tutaj nic nie ma. A nie, bo ja tędy chyba przyszedłem nawet. Lol. No to możemy stąd iść. Nic tutaj po nas. Jestem ciekaw, ile jeszcze mandragor mamy do znalezienia. Jako taki nasz side quest w tym zadaniu. Może jakąś kartę dostaniemy w nagrodę? Nie pogardziłbym. Czekajcie, jak to pomieszczenie się nazywa? Bo wiem, że to jest Flora Faction, ale co to jest? Evergreen... A, dobra, okej, okay, spoko. Spoko, spoko. No oczywiście, uradowane motylki z kamienia filozoficznego. W sensie te uradowane motylki, mam na myśli te takie właśnie śmiejące się, które również nam towarzyszyły w kamieniu filozoficznym na PS1. I sobie wypiliśmy ten potkę. Trzeba się wyleczyć od czasu do czasu. I teraz, kurde, ogromny ślimak zaraz będzie potraktowany incendio. Kurde, prawie by mandragora dostała. Ja pierdzielę. Boże święty. Na szczęście, kurde, cały czas trzymam rękę na pulsie i jako tako to idzie. I mam nadzieję, że to będzie sobie jako tako szło, bo no nie chcę mieć sytuacji, gdzie przypadkowo ona oberwie i potem powtarzam wszystko od zera. Bo troszeczkę byłoby czasochłonne i trochę bym czasu stracił, nie ukrywajmy tego. Więc no, idźmy zatem do przodu. Następne pomieszczenie to... Vicinity? Kurde, co to jest? To chyba jest ostatnie pomieszczenie.
ale pewności stuprocentowej nie mam. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest ostatnie pomieszczenie, jeżeli chodzi o zadanie u profesor Sprout. O, mamy tutaj tego. Kurczę, nie pamiętam, jak to się na polskie nazywało. Ale w każdym razie mamy tego takiego grzybka, który wybucha, którego możemy rzucać. Pamiętacie, jak żeśmy rzucali w trollów? Co one potem, kurde, spadały do kanalizacji w dół? No to właśnie coś takiego tu mamy. Chyba to było 6 ich do zebrania, tych mandragor, o ile dobrze pamiętam, ale pewności stuprocentowej nie mam. Tak mi się może wydawać tylko co jedynie. A, możemy sobie już z nią pogadać? Lol, to już jest wszystko, co żeśmy zrobili. Wróciliśmy do punktu wyjścia, tak na dobrą sprawę. Lol. Superb! You managed to save all the mandrakes. 50 house points to Gryffindor. Off you go now. 50 punktów dla Gryffindoru! O, ja cię sunę! Ale wynik!